Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Wolfenstein The New Order. I moi drodzy, jesteśmy wreszcie na Księżycu, jak ja się cieszę, baza księżycowa. Mondbase, czy jakby to było po niemiecku. Anyway, w kosmosie dźwięk się nie rozchodzi, ale wciąż słyszę myśli w swojej głowie. Może dlatego, że w twojej głowie nie ma dźwięku i nawet jeśli tam nic nie ma, dalej panuje tam taka sama próżnia jak na zewnątrz, Blaskowicz, ale to tak przy okazji, to się nigdy nie skończy. Cisza nadejdzie dopiero, gdy umrę. W porządku, BJ, to nic takiego, jesteś w kosmosie, na Księżycu. Naziści zbudowali tu sobie bazę wojskową, to w niej trzymają najpilniej strzeżone tajemnice. Wśród nich szyfry do atomówek znajdujących się na pokładzie Młota Ewy. Młot Ewy, z tego co ja zrozumiałem do tej pory, to jest ten ubot, który zawłaszczyliśmy sobie, że tak powiem. Odzyskaj sprzęt, muszę znaleźć punkt bagażowy, odzyskać mój sprzęt. W ogóle, jedna rzecz, na którą nie zwróciłem uwagę przez długi czas, a dopiero teraz rzuciła mi się w oczy. Blaskowicz nie ma nóg! Normalnie czuję się jak Gordon Freeman. W ogóle w takich grach czuję się jak Gordon Freeman. To jest właśnie niebezpieczeństwo idące z takich gier, że niestety, ale nie mamy nóg. Chociaż na przykład w takim portalu takie, wiecie, takie nogi były... Nie, w portalu, w czym to było? W jakiejś grze ostatnio, co grałem, były nogi, co jest dość dziwne, ale Bethesda, jak widać, jeszcze się nie nauczyła technologii tworzenia nóg postaci. Plane für Langen auf dem Mond. Obozy pracy planowane na Księżycu. Berlin, 15 listopada 60 roku. W dniu dzisiejszym Dieter Lang, dyrektor projektu bazy księżycowej, ujawnił plany stworzenia obozów pracy na Księżycu. Dzięki temu będziemy mogli pozbyć się niepożądanych członków społeczeństwa i oddzielić ich od porządnych obywateli. Wiecie, jak to zaczyna wyglądać? To zaczyna wyglądać jak takie większość filmów. Stwórzmy gdzieś na odludziu więzienie, z którego nikt nie będzie mógł uciec, bo będzie tam, wiecie, bo to będzie poza naszą planetą, a potem zrobi się wielka rozruba. Tak pije tutaj do Riddicka i Butcher Bay. Zajebisty film. I gra później. Ale film bardziej zajebisty. Ale na to tu wskazuje. Kolejne odniesienie może, albo ja po prostu doszukuję się drugiego dnia niepotrzebnie. Co więcej, degeneraci mogą pracować przy wydobyciu wolframitu. Stwierdził, chyba... tak, dobrze, w dobrym miejscu jestem. Stwierdził Lang w rozmowie telefonicznej z naszym dziennikarzem. Wolframit, rzadki minerał, który jak dotąd znaleziono jedynie na Księżycu, jest obecnie wydobywany wyłącznie przez zdalnie sterowane drony. Technologia ta jest jednak powolna i mało wydajna. Wspomniane obozy pracy zostałyby zbudowane w podziemnych szybach kopalnianych i wyposażone w niemal całkowicie zautomatyzowane technologie nadzoru, takie jak drony strażnicze i automatyczne działka. Ucieczka z takiego obozu byłaby absolutnie niemożliwa. To samo mówiliście o Nostromo, a jednak Ripley z niego spierdoliła. Ha, ha, dobra, mapa. Mapa jest zajebista z tego co widzę, to znaczy jej nie ma. Co my tu mamy? Bitte absent. Po raz kolejny wykorzystanie tej samej tekstury, tak samo tu, mapę, czyli mapa. To jest grzech ze strony twórców, że takie coś robią, ale Willkommen auf dem Mond. No i powiedzcie, dlaczego cała gra nie może być zrobiona w taki sposób, znaczy wszystkie tekstury, dlaczego one nie mogą być aż tak wyraźne? Ja rozumiem, że to jest wektorówka, fajnie, tylko dlaczego właśnie takie rzeczy są w cholernie wysokiej rozdzielczości, a takie coś to jest rozmyte w chuj? Nie, po prostu nie godzę się na to, żeby gry tak wyglądały. Do tej pory chyba nikt jeszcze nie stworzył moda, który by sobie z tym radził, ale... Wow, to było ciekawe, ale naukowiec kosmiczny, serio, nie mogliście wymyśleć jakiejś bardziej normalnej nazwy? Naukowiec kosmiczny, to będziemy mieli też naukowca ziemnego, wodnego, the fuck, gro! Do tej pory nie przyczepiałem się do takich rzeczy, ale z każdym odcinkiem, im dalej jestem w tą grę, tym bardziej takie absurdy zaczynają się pojawiać.
I tak, to mnie przeszkadza. Takie rzeczy mi przeszkadzają. Może ja się napiję herbaty i przestanę marudzić. Bo bez dziennej dawki herbaty to jestem marudny, jak w tej reklamie Snickersa. Z powodu pracy w trudnych warunkach izolacji naukowcy w bazie księżycowej numer 1 są co jakiś czas zmieniami. Zwykle jedna zmiana trwa od pół roku do roku. Dużo się dowiedzieliśmy. Jezu, słyszę Strassego, ergo słyszę wujaszka trupią główkę. Tak, stare wyświetlacze LED-owe, takie, tak niby miały wyglądać w przyszłości, tak sobie je wyobrażano. A to jest fajny taki, wiecie, szczególik. Co my tu mamy? Tu mamy żołnierza księżycowego zapewne. Horizon Activat Abenteuer. Ciekawe, dobra. Chyba ciekawa nie wyleci, chłopcze. Popatrzmy dalej, którędy mamy iść? My chyba mamy iść gdzieś tam, dobra. Ale sobie pozwiedzamy, chcę zobaczyć, co tutaj mamy. W sumie niewiele z tego, co widzę. O, i proszę bardzo. Wcześniej był w niskiej rozdzielczości, teraz nagle jest, dobra, tak blisko nie. Ale jest w normalnej rozdzielczości i nie jest rozmyty ani nic z tych rzeczy. W ogóle... To mnie właśnie dziwi, że coś już spotykamy, na przykład no, te plakaty już raz spotkaliśmy, nie? Ale dopiero teraz są pokazane w taki sposób, jak powinny być zaprezentowane, ani nie są zmniejszone, ani nie są jakoś nie wiadomo jak powiększone, dzięki czemu zaczęły wyglądać normalnie i nie są rozmyte. Welcome now to the moment. I teraz tak. Abflug, odloty i Ankunft, czyli przyloty. To co, my mamy iść do przylotów czy... odlotów. Chyba przyloty, nie? Danke schön. Wymyślił maszynę rentgenowską. Ej, no... Wiesz co, to jest lizidupstwo, ale... Ja rozumiem was, że musicie się przypodobać swoim szefom. Więc nie będę tego komentował, ale to jest zabawne. I to jest taki mały... No. Sam jesteś weteranem. Niech zgadnę, zabijecie w pierwszej kolejności. O, wszyscy teraz będą mi salutować. W ogóle jedna rzecz, do której zaraz dojdziemy, ale baza księżycowa to wciąż ewolucyjny kompleks, ewoluujący, przepraszam, kompleks pełen personelu wojskowego, górników, robotników, przemysłowych i naukowców. W ciągu 4 lat osiągnęła populację niewielkiego miasta. Widzicie tego kolesia, jak on nam salutuje? Salutuje nam jak zwykły żołnierz. Nie pozdrowiłem Heil Hitler. A dlaczego? Jak zapewne się możecie domyśleć, no, gra budzi pewne kontrowersje. Na przykład w Niemczech jest totalnie ocenzurowana. Nie ma słowa naziści, hitlerowcy, ani nic z tych rzeczy. Tylko bodajże oprawcy. W całej grze w ogóle się nie pokazują swastyki. Pokaż, kolego, masz znaczek bazy księżycowej, zauważcie. I ma swastykę. Wyobraźcie sobie, że w wersji niemieckiej jest to zastąpione logiem Wolfensteina. Tym W takim. Tu, dokładnie tym logiem jest zastąpiona. Mam myszkę, więc mogę wam pokazywać, cieszę się z tego. Tym logiem jest to zastąpione. I żeby uniknąć problemów, wiecie, w reprogramowaniu gry, powiedziałbym, no to twórcy w niektórych miejscach poszli na pewne ustępstwa. I na przykład tutaj, zamiast ten żołnierz salutować nam w pozdrowieniu nazistowskim, czyli Heil Hitler, niestety, przepraszam, stety, czy też niestety, nie wiem, kto na tym bardziej cierpi, my czy gra, ale salutuje nam, pokazując gest po prostu salutu, który jest ogólnonarodowy i ogólnie wojskowy. I pewnie ty nie zwrócisz uwagi na to, że zniknę w tym miejscu. Okej? Drzwi otwierają się gdzie indziej. Śmieszne. Czyli mogę wejść równie tędy, jak tamtędy. Dobra, to jest fajne i to fajnie zapamiętać i wiedzieć, ale... przyszliśmy sobie tutaj i co teraz? I teraz powinniśmy się udać... Otwierają się z drugiej strony.
To się nie otwiera. A tutaj ktoś na nas powinien czekać i nam otworzyć. I co, tam nie? Otwierają się gdzie indziej. Już zgaduję. Otwierają się po naciśnięciu tamtego pięknego przycisku. No ale, wracając. Nie, w wersji niemieckiej nie spotkacie w ogóle tej tekstury. Nie będzie tam gapy nazistowskiej ze swastyką. Bo niestety, ale Niemcy się wypierają w swojej historii. To jest chyba dla nich w dalszym ciągu zbyt bolesne przeżycie. To, że byli kiedyś nazistami, że Hitler i te sprawy. I tu odzyskamy swój sprzęt. Ja? Ciekawe, dobra. Złota laska. Nie ma na niej swastyki, co jest dziwne. Właśnie zastanawiam się, jak to jest rozwiązane względem tych przedmiotów, bo wiecie, okej, złoty nocnik i tak dalej, na wszystkim w dalszym ciągu jest nazistowska gapa, więc moje pytanie brzmi, znaczy się nazistowska gapa, jest tam swastyka. Moje pytanie więc brzmi, jak oni to do cholery rozwiązali względem tego. I to jest moja też odpowiedź na to, dlaczego te przedmioty nie są animowane. Łatwiej jest podmienić tą teksturę, niż oteksturować na nowo przedmiot i podmieniać tekstury tylko dla wersji niemieckiej, a potem się bawić, jeżeli byśmy patchowali grę, żeby przez przypadek nie spatchować niemieckiej wersji, żeby znowu się pojawiły swastyki i tak dalej. Dlatego też już wiecie, dlaczego wersja niemiecka jest trochę, no może nie jest gorsza, ale jest po prostu bardziej ocenzurowana i... O, wracamy do swojego normalnego stroju. Wow! Tak wzmocniliście sygnał, że słychać go aż na Księżycu? Dobra, to są takie szczegóły, ale... To jest jeden z tych szczegółów, który jest niezgodny z prawdą, tak do końca. Troszeczkę by dłużej trwało nawiązywanie tej łączności między Ziemią a Księżycem, plus on korzysta tylko z headsetu, nie jest nigdzie podłączony, więc jakoś dziwi mnie to. Okej, dobra, już wiemy, co mamy robić. Teraz pytanie. Dobra, to jest wersja strzelająca, więc... Granaty! Cieszę się z tego, ale droga jest zablokowana. Okej. To jest ciekawe, że nie wykryli, że przywozimy ze sobą coś. Dobra, czasami ta gra nie dba o szczegóły, to przyznaję, ale czasami... Szczegół tego, że Blaskowicz był w tym stroju i gdzieś go musi zostawić i go zostawił tutaj, tak po prostu rozrzucony, jest fajnym szczegółem, który rzeczywiście w wielu grach byłby zaprawdę i na pewno byłby pominięty, tylko dlatego, że nikt nie zwraca na to uwagi. Wow, czyżby grawitacja na Księżycu już nam się bardzo, ale to bardzo uwydatniała. Teraz pytanie, co ja z tym wszystkim mam zrobić? Ponieś lekka amunicja i mamy też nasz pistolecik. I mamy też noże. Pytanie, czy jak to włączę, to oni się zorientują i podniosą alarm, czy nie? Raczej nie. Nic nie widziałeś, a nawet jeśli coś widziałeś, to tylko ci się wydawało. No podejdź bliżej, chcę rzucić w ciebie tym pieprzonym... Chcę w ciebie rzucić nożem, a ty mi tutaj... O fuck. Nie dam rady tego zrobić po cichu, nie? Okej. I nie wstrzeli alarmu.
A to jest absurdalne wręcz, że tak powiem. A ciekawe, co to robi. Okej. Dobra. Łatwopalny gaz. Ulepszenie snajperki. A to mi się może przydać. Karabin snajperski został wyposażony w tryb strzału promienia lasera. Sprawdza się on przy likwidowaniu wrogów z bliskiej i średniej odległości. Ja czegoś nie rozumiem. Znajdź skafander kosmiczny. Kolekcja. Fajnie. Wszystko fajnie. Tylko w dalszym ciągu nie rozumiem kilku rzeczy. Może to się za chwilę wyjaśni. Dlaczego na przykład nie podnieśli alarmu? Czy oni są aż tak głupi? Czy tylko osiągnięto limit? To daje nam energię. A to ciekawe. Mam iść pewnie tam, co? Ja mam iść tam. Mam iść zupełnie tam. Moje pytanie brzmi, czy ja dam radę się cofnąć? Snajperki. I w ogóle coś odkryliśmy, to tak swoją drogą, w kolekcji. Żołnierz piechoty kosmicznej i szturmowiec kosmiczny, okej. Wow, ten artwork jest zajebisty. Żołnierze piechoty kosmicznej, lepsi z najlepszych zostają wybrani do piechoty kosmicznej Rzeszy. Konflikty w kosmosie są rzadkie. Ciekawe dlaczego. Ale rekruci piechoty kosmicznej muszą mieć wiele lat doświadczenia w prawdziwych sytuacjach bojowych. Szkolenie w warunkach obniżonego ciążenia odbywa się na niedawno zbudowanej wojskowej stacji kosmicznej znajdującej się na orbicie Ziemi. Szturmowiec kosmiczny, ciężko opancerzenie elitarni, żołnierze piechoty wyposażeni w karabiny laserowe. Kosmiczni szturmowcy są wybierani spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych żołnierzy piechoty morskiej. O, miło wiedzieć. I co, i teraz? Fila! To jest snajperka? To nie jest snajperka, to jest karabin, który ma przypominać snajperkę, ale spoko. Gibraltar, cuk, kolejny easter egg, znaczy kolejne nawiązanie do samej gry. O, proszę, proszę, proszę. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Niektóre tekstury niestety, ale umknęły chyba twórcom i pozostawili je w takiej wersji, jaka miała być ocenzurowana. To znaczy, widzicie, jest logo. To jest to, o czym wcześniej wam mówiłem. I niestety, ale tędy nie ma przejścia, co jest dziwne. Dobra, pytanie, czy tu się da jakoś przedostać, czy nie? Powrót tam jest już zablokowany. Szkoda. Chociaż, nie, tutaj nie ma żadnego przejścia. Tu tylko weszliśmy w to miejsce i... Nein. Tu nic nie ma. Dobra, pistolecik. I nie mamy nawet trybu cichego w tym pistolecie. Wiem, że kamer się nie da tutaj przestrzelić, ale... Blokada. Okej. Spoko. Spoko. Tu nic więcej nie ma, z tego co widzę. Więc... To jest pod szóstką, tak? To jest pod trójką, to jest pod siódemką. Nie, pod siódemką, nie, pod piątką. Dobra. Wiem, że rzucanie w nich nożem nie za dużo da. To był błąd z mojej strony najprawdopodobniej, ale czy tu się będzie dało wejść, czy to jest po prostu takie pomieszczenie bez sensu? Pomieszczenie bez sensu z tego, co mi się zdaje, ale okej. Idziemy. Znaczy, idziemy, skradamy się, bo zakładam, że raczej spotkamy za chwilę przeciwników. W końcu jesteśmy w pieprzonej nazistowskiej bazie na Księżycu. Jak mi ktoś by powiedział, że tu nie będzie nazistów, ła, wykryty sygnał. Gdzie ich znajdę? Po drugiej stronie, serio? Ciekawe, czy mi się to uda. Czy... Okej. Ja się cofnę. Okej! Mamy po drugiej stronie dwóch panów... którzy raczej nie będą skorzy do współpracy i jak tylko będą mogli, to...
to wezmą i będą wszczynać alarm. Dlatego my może po cichutku spróbujemy się dostać właśnie do nich. Niezauważeni do tego. Może zmienimy też na pistolet, z którego lepiej będę strzelał, plus raczej będzie to cichsza broń. Okej, okay. Ty tu idziesz. Pytanie, czy idziesz tutaj? Idziesz tutaj i będziesz zawracał w taki sposób, żeby mnie zobaczyć, czy raczej... Czy raczej... To było głupie z twojej strony. Ja tylko rzuciłem w niego nożem, ja pierdolę. Dobra. Rzuciłem w niego tylko nożem, a on jest rozbryzgany, jakbym, nie wiem, strzelał do niego z karabinu. Dobra, jeden z tych panów się przemieścił, jest na dole. Jest gdzieś tu. 15. Jest gdzieś tutaj. Ja. Jest tutaj. Ja bym raczej wolał nie wszczynać alarmu. Z jednego małego powodu. Co do... dobra. Nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. O kurwa. Za to tamten może zobaczyć. Co? Nico. Dobra. Dobra. Moje pytanie brzmi, czy drugiego też uda nam się zlikwidować w taki sposób? Fajnie by było. I odkryliśmy przy okazji miejsca, w których będzie coś ukryte. Dowódca kosmiczny. Dlaczego nie księżycowy? Boże, macie tyle słów do użycia, a wy wybieracie najbardziej not obvious, jakby to powiedzieć. No, chyba, że chodzi o to, że to jest dowódca całej kosmicznej części wojska Rzeszy. Co byłoby bardziej logiczne, ale nie wiem. Dowódca kosmiczny, podobnie jak dowódcy ziemscy. Ha, czy ja o czymś nie mówiłem? Ziemscy. Ziemni. Może na ziemni, przyziemni. Także dowódcy kosmiczni rzadko kiedy biorą udział w walce. Żyją w komfortowych warunkach dostatnio i blisko wyższych urzędników. Dobra, jak ten na dole gałgan chodzi? Ten gałgan na dole chodzi w taki sposób, że na chwilę obecną nie jestem w stanie zidentyfikować, jak go tutaj złapać. Jesteś pode mną, tak? Cześć! Szybkie przeładowanie! Dziękujemy! Coś zdobyliśmy i udało mi się nawet wszystkich zabić po cichu, co jest ciekawe. Szybkie wyciąganie, to już mieliśmy. Szybkie przeładowanie. Zwiększa szybkość przeładowywania broni. Zabójstwa pistoletem 50, super. Co my mamy tutaj? Zabójstwa pośrednie z wykorzystaniem pocisków odłamkowych. Zabójstwa z zasłony karabinem szturmowym, tryb podstawowy. No to mamy w połowie trochę więcej niż... Zabójstwa z ukrycia rzuconymi nożami. Jeszcze dwa i będziemy mieli większy limit noszonych ze sobą noży. Hurra, a ta miejscówka jest chyba idealna na to, żebym mógł to zrobić. Chyba wiem, do czego to służy. Kiedy tutaj, wiecie, to byśmy przecięli, możemy to podpalić pewnie i w jakiś dziwny sposób... tam coś jest. To jest tam? Nie. Tutaj. Jakaś mapa, czy coś. Nie wiem. Przydałoby się. Ja na to patrzyłem. To jest mapa. Super. Okej, ale podoba mi się... Wow.
mapę. Znowu to samo, o czym wcześniej mówiłem, że to rzeczywiście przypomina taką prawdziwą mapę. I z tego, co widzę, w tym pomieszczeniu już nic nie ma, żadnych znajdziek, niczego. W ogóle raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mamy 6 szyfrów Enigmy, 4 złota i jeszcze kilka innych rzeczy. 5. Coś mi się tu nie podoba. Albo po prostu to jest tylko kawałek mapy, odkryliśmy na razie. A potem czeka nas jeszcze jakaś... już zaczyna mi się to podobać. W sensie takim, że jeżeli rzeczywiście jest ta mapa większa niż tylko to, co widzimy, a jeszcze będziemy mieli do odkrycia drugie tyle, albo coś w tym stylu, to ja będę bardzo, ale to bardzo... wiecie... bardzo szczęśliwy. Tu jest B, czyli musimy iść tutaj. Czyli to jest część A, to jest część B, więc musimy przejść tędy. Wow! Naprawdę to zaczyna wyglądać ciekawie. I tu są laboratoria. Labor. Niestety, ale nie wejdziemy tam, szkoda. Smutna buzia. Osiągnięto limit. Naprawdę... naprawdę... au. Nie mogę przejść takim, taką rzeczą. I teraz pod którą? Pod siódemką jest to. Dziękuję. Mamy pełną zbroję. Pancerz. Pancerz, no cholery jasnej. Pancerz, nie zbroję. I tak. Podoba mi się to miejsce. W ogóle, jak twórcy zrobili, żebyśmy nie mogli przejść tędy. Co tu mamy? Achtung, uwaga. Chyba jakieś prace konserwacyjne trwają, więc odgróćmy to taką barierką, na którą nawet nie możemy wejść, bo umieścimy tam niewidzialną ścianę. Blaskowicz, lecz się z niewidzialnych ścian. To jest poważna choroba, która dotknęła wielu, w tym Gordona Freemana. Okej, ale widzę, że... tego nie zauważyłem, że jesteśmy w jakiejś kopule czy w czymś. Ładnie to wygląda. Nie, podoba mi się, serio. Taki design mi się podoba. Okej, słuchajcie, z racji tego, że czas nas goni i nie za dużo już zrobimy, ja w tym miejscu się z wami pożegnam i zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał lub nie, fajnie by było zobaczyć ocenę z waszej strony odnośnie tego odcinka. Wiecie, ocena, czy to pozytywna, czy negatywna, pomoże mi w tworzeniu kolejnych odcinków z tej serii, jak i również innych, żebym wiedział, wiecie, co robię źle, o czym za dużo gadam, a o czym za mało gadam, dla przykładu. Anyway, w komentarzach fajnie by też było, jeżeli już ocenicie, umieścić, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, to się przyda, naprawdę. Poza tym w komentarzach możecie również umieszczać swoje porady odnośnie tej serii, sugestie, a także pytanie odnośnie właśnie tej serii, bez spoilerów, proszę. A jak na razie, dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć!